Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Uncharted 3 już, bo to już trzecia część Uncharted 3, oszustwo Drake'a. Jesteśmy, że tak powiem, w przeszłości. To jest nasz młody bohater, nasz młody Nathan Drake. Mamy się przedostać do muzeum. Mamy się przedostać do muzeum i tam zdobyć pierścień, którego no, poszukujemy. Okienko jest gdzieś tam i tutaj chyba najprawdopodobniej trzeba będzie po linie. Dobra. Oczywiście zupełnie nie wiadomo, kto tą linę tutaj zamocował, po co, jak i dlaczego. Tak, o sobie po prostu lina jest. Jest i już. Dobra. To jest lina. I teraz tak. To trzeba tutaj. Tak by wyglądało, że to trzeba tutaj. Śmiało do góry, młody. Młody, śmiało do góry. Dźwigaj się tam. Tu nie ma żadnych skarbów. Skarby mają to do siebie, że potrafią być gdzieś znienacka. Chyba nie ma. Dobra. I dobra, Tam tutaj jest. trzeba. Tak? Dobra, do góry. Przejście. Chyba do góry. Tak, do góry, bo tu po dachach. Okej. Dobrze. Zatem hop. No, mistrzu, co ty mi tu się wyginasz? Tutaj coś miga? No proszę, miga skarb. Jakieś coś, co nie wiem. Kurde, wobec tego. O nie, to w takim układzie więcej tu już raczej nie będzie. Więcej raczej nie będzie. I teraz co? Teraz tutaj? No, tak by wypadało. Tu więcej. Dobra. Zdobywamy zatem. Zatem zdobywamy. Niech to dzieciaku. A kogoż to mamy, Wiktorze? Smarkatego szczeniaka, który zwinął ci portfel. Dalej, chłopcze, nie masz szans. Oddaj go. A teraz pierścień. Pierścień? Katrin! Za kogo ty się masz, szczeniaku? Jesteś tylko parszywym żebrakiem. Nikim więcej. Nie godzi się, żebyś dotykał tych przedmiotów. Co ty wyprawiasz do licha? To przecież dzieciak! Łapać go! No i co? Zatrzymać go! I dobra, O wiejemy. cholera! O cholera! I Stój spoko! okej, Zatrzymać go! to już wiemy, że O trzeba do cholera! góry. Do dołu nie Mam zadziała. pierścień! Kurde, ta kamera mnie. Szlak mnie trafi. Oj, 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 oj! Koniec z tobą! Kurde, ale ja nie w coś to leciałem. Zatrzymać go! O cholera! Szlak by to trafił. Mam pierścień! Kurde, z tą kamerą! Do góry. No. Kurna, gdzie ja biegnę? Ja nie widzę, gdzie ja. O Boże. Dokąd ja biegnę? Kurna, tu nic nie można zrobić. Łapcie go! Szybciej! Puszczaj! Jasna cholera! Dobra, kurna, trzeba wiać. Jasny gwint.
Co tu się kurwa dzieje? Niech to! Co to za goście? Cholera! Tutaj! Ojej, dobra, dałem radę! Chodź tutaj, malutki! Kurna, no... No nie ogarniam przez to... Ta kamera skacze jak jasna cholera! Pływa, to nie mo... Kurna, gdzie ja biegnę? Ja nie wiem! No... Kuźwa, do góry! Na dół, gdziekolwiek! Kurna, co tu się dzieje? Strzelają do mnie? Nie wiem, czy dobrze? Chyba dobrze! Kurna, o co tu chodzi? I co teraz? A, do góry, okej, okay, ale się trafiło. Tam pobiegł! Dobra. Kurna, jakoś idzie. Spadaj, mały! O co tu chodzi? Kurna, Sally nie pomaga? I gdzie? Kurna, chyba tutaj, po tych żółtych. Oj. Czy ja to dobrze robię? Co to? Oj. O rany boskie. Mamy go. Kurna! Był skarb. Ale kamera pływa, jasna cholera, nic nie mogę. Przepraszam. Kurna, gdzie? Co? Jak? Kurna! Dokąd ja mam iść? No, kuźwa, gdzie? Dokąd? Jasna cholera! Wychodzi na to, że nie tutaj. Kurna! No kurwa, dokąd ja mam biec? Czy to był dobry pomysł? Kurna, no... No szlak by to... No i co? No i co? No dokąd? Kurwa, tu nie ma gdzie uciekać! A chyba, że tędy. No, co my tu mamy? Ups! Nic ci nie jest? Co się tak trzęsiesz? Po prostu zamknij oczy. Nie będzie bolało. Mały? Ale jaja, co tu się kurna dzieje? Spokojnie, mały. Tu jest bezpiecznie. Wsuwaj. Twój wybór, skoro nie chcesz. Czego chcesz ode mnie? Odrobinę wdzięczności? Właśnie ocaliłem ci skórę, nie? Dzięki. A co ty z tego masz? No bo... jesteś oszustem.
Na pewno masz plan. Niezłe z ciebie ziółko. Skąd się w ogóle wziąłeś? Przepraszam pana. Bez obrazy. Ale my się nie znamy. Wiesz, w tym miejscu powinieneś się przedstawić. Dobra. A co jest takiego wyjątkowego w tym pierścieniu? Należy do mojej rodziny. Ja tylko go odebrałem. Z Heda po samym Francisie Drake'u. Właśnie. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, mały, ale Drake nie miał spadkobierców. Żadnych dzieci. Cóż, z żoną w Anglii rzeczywiście nie. Słuszna uwaga. Pokaż mi go. Przestań, mały. Gdybym chciał ci go zabrać, już dawno bym to zrobił. Dziękuję. Co tu jest? Parvis M... Sic Parvis Magna. To znaczy wielkość od skromnych początków. To jego motto. Tak? No tak. Królowa Elżbieta dała go Drake'owi w 1581, gdy wrócił do Anglii po opłynięciu ziemi. I pasowała go na rycerza. Na ulicy się tego nie nauczyłeś. Skąd taki dzieciak zna łacinę? Zakonnice na to nalegały. A, szkoła z internatem? Nie powiedziałbym. No dobrze. Powiedz, o co właściwie chodziło z tym pierścieniem i astrolabium? To ty mi powiedz. Ty dla nich pracujesz. Słuchaj no. Klient chce coś mieć. Ja to zdobywam. On mi płaci. Nie zadaje żadnych pytań. To tylko praca. Chyba nieźle się znacie. No, trochę. Tak czy siak, myślę, że mnie wylała. Dobra, słuchaj. Po pierwsze, to nie jest astrolabium. To urządzenie dekodujące. Zobacz. Płynąc wokół świata, Drake odwiedził wschodnie Indie, ale twierdził, że potrzebował pół roku, by dotrzeć stąd, tutaj. Tak, no i? I to nie ma sensu. Był na to zbyt dobrym żeglarzem. Wystarczyłby mu miesiąc, nie więcej. Coś ukrywał. Wielki sekret. Jak wielki? Tak wielki jak tajna misja królowej. Albo tak wielki jak nieodnaleziony skarb wart miliony. Wielki. Wielki. Ogromny. A ten deszyfrator ma z tym coś wspólnego? Ręczę za to własną głową. No, świetnie. I ma go nasza Marlowe. Na nic się jej nie zda. Bez klucza. A, czyli sytuacja patowa. Póki co. Wciąż mi nie powiedziałeś, jak się nazywasz. A ty nie powiedziałeś, czego ode mnie chcesz. No dobra. Słuchaj. Masz talent. Ale musisz się wiele nauczyć. Trzymaj się mnie, a pokażę ci parę sztuczek. Dzięki, ale nieźle sobie radzę samemu. Co? Jak widać. Może spróbujemy jeszcze raz? Dla moich przyjaciół jestem Sally. Nathan Drake. Nate. Drake, tak? No dobra. Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. No to ładna przeszłość, ładna przyszłość. Ładna przyszłość, świetlana. No i pojechali. I jak tam? O, Jezu, myślałem, że założysz tłumik. Sally, nie zbudowałbym dramaturgii. Jasne. Chodź. Czuję, co tu się dzieje? Co się tu gliny? Zwijajmy się. Parę ciosów mogłeś zamarkować. Tylko parę razy cię musnąłem. Pociągnąłeś mi z bani. Dobra, dobra, trochę mnie poniosło, sorry. Ale sam mówiłeś, że ma być realistycznie.
Lepiej go nie wkurzaj. Słuchaj, skarbeńku, jadą w twoją stronę. Nie zgub ich. No to połknęli haczyk. Jak myślisz, kiedy skumają, że mają fałszywkę? Mam to gdzieś. W końcu ich wykurzyliśmy. Znajdźmy dziurę, w której się chowają. Wiesz, że wszystko, co powiem... Dobra. Serio? O co chodzi teraz? Dobra, czyli właśnie ma... Pospiesz się! Wiejemy, tak? Co za syf? Dobrze kojarzę, że wiejemy? Co? Dalej. Serio? Tu nie mam nadzieję, że tu nie było żadnych skarbów. Oj. Dalej, Charlie, na co czekamy? Dobra, dobra, spokojnie. Zaraz będzie po krzyku. To ma jakąś klaustrofobię czy coś? Zaraz będzie po krzyku, a tak jest. Oj. No, mogło być gorzej. Co z tobą do cholery? A wszystko w porządku. No, ma jakąś klaustrofobię czy coś. Dobra, i teraz... O, tu coś miga, haha. Jest skarb, jakiś koniu. Jest koniu skarb. Uciekamy? A to wychodzi. Nie da się. Nie da się? Czekaj, przejdziemy tędy. I kuźwa, gdzie tędy? Którędy? Tutaj? No jasne, jasne. Przydałby się. Ale jazda. O, to jest myśl. W ten sposób, tak? Ale jazda. No, było, miało to sens? No nie bardzo. No. I co? Gdzie teraz? A, to w ten sposób. Jasne. Bardzo proszę, przepychamy. Byście mi kurna pomogli. Weź się spręż wreszcie, czas leci. Ja... Super, dzięki za pomoc. No właśnie. Tu do góry, tak? Tu nic nie ma, żadnych niespodzianek, skarbów? Bo to czasami bywa, że po kilka w jednej lokacji są, ale wychodzi na to, że nie. Dobra, w takim układzie... Dalej, ruszcie te leniwe zady. Przez płot i... I lecimy. Dobra, chyba jest czysto. Chyba, żeby nie. Musisz bardziej uważać na główkę. Dobry wieczór. Cześć, skarbie. Widzę, że w piekle was nie chcieli. Lala. Kolekcja, Chloe. Poszło jak słodka. Jakiś ty dzisiaj cichy. Co cię gryzie? No cóż, wydaje mi się, że Charlie za bardzo wczuł się w rolę. Jasne, jasne. Jeszcze mi w uszach dzwoni. Daj spokój. To echo, bo masz pusto w głowie. Widzę, że ominęła mnie zabawa. Tak, to było całkiem oczyszczające przeżycie. Bardzo śmieszne. Gładko poszło? Tak, jak po maśle. Nie zauważyli, że ich śledzisz? Na pewno nie. No, to gdzie się schowała królowa matka? W tamtym garażu, z zieloną bramą. Wjechali już dawno temu, ale nic się nie działo. Dalej tam są? Tak, cały czas ich obserwowałam. Nikt nie wchodził, ani nie wyłaził. Naprawdę musimy je brać? Po co? Przecież się nas nie spodziewają. Nie lekceważ tych gości, oni nie żartują. Zakradniemy się, a potem zwiniemy. Spokojnie. Tak, ale jeśli coś będzie nie tak, najpierw strzelaj, a potem się zastanawia, jasne? Ależ mnie kusiło, żeby po prostu zabrać walizkę i wyjść. Nie umiesz zachować kamiennej twarzy. To drobiazg w porównaniu z tym, co mamy, serio. A w moim wieku to chyba lepsze. Dobra, czyli tylko w jedną stronę mogę. O. I co, nie mówiłem? No nie. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Idziemy tam, ale rozglądamy się. Spokój. Co ten Drake tak się rozgląda na boki? Coś tu było? Chyba nie. No dobra. No, Sally, nie przeszkadzaj. Kurna, wolniej się nie da iść? Czy oni wciąż tam są? Chyba nie będziemy wywalać. Rozejrzyjmy się dookoła najpierw. Może gdzieś tu będzie coś wartego... do podniesienia. Znajdę wejście i sprawdzę to.
Zostańcie tutaj. Znajdę wejście? Znajdę albo i nie znajdę. Chyba trzeba się twoją uwagę. Poróżę, tak? I... Tu nie da rady. Okej, okay, da radę, poróżę. Czyli chyba trzeba poróżę. Chodź, róża. A to taki bajer, dobra, uff. Przepraszam. Co teraz? Tutaj? Kurna, gdzie ja mam iść? Taki bajer, dobra, niech będzie. Co dalej? Gołębie precz. I tutaj? No chyba tak, bo tutaj widzę, że nie da rady. Tutaj chyba nie da rady. Chociaż może tędy też by dał radę. Ale to chyba sensu nie ma. To chyba nie ma sensu, bo i tak trzeba tu się przedostać. Dobra, spójrzmy zatem. Do góry nie da rady, okej. Okay. No, ale na bok, panie, w takim układzie. I gdzie? Prosto? Serio? Chyba po cichu miało być. Okienko. Cholera. No, pewnie, że cholera. Okienko się zamknęło i teraz, kurna, nie ma wyjścia. Pusto? Zaraz. Gdzie się podział? Skaczemy. Tu jest rura. Dobra. Dobra. Tutaj na bok, tutaj do rury. Chyba tak trzeba, no, kurka wodna. O, tutaj jakiś skarb jest. Bardzo proszę, jak ładnie. Jakaś broszka, czy co to. Czy to już można stąd skoczyć? Chyba jeszcze nie. Czy to jak to teraz? Czy to się tak skacze? To tak się nie skacze. Dobra, to był błąd. To był błąd. Jeszcze raz. Pusto? Zaraz. Gdzie się podział? Czyli kuźwa gdzie? Nie widzę możliwości. Ruszaj się, panie, troszeczkę. Jakoś tak, kurna, z życiem. No, patrz, no i będzie się zastanawiać. Tutaj niżej? Też się nie da. No to, kurna, gdzie mam zejść? Ja pierdykam. Pusto? Zaraz, gdzie się podział? Tutaj nigdzie się nie da. No tu się da. Tu się da. No i to jest tyle. Tutaj weszliśmy, no ale tu już tego skarbu nie ma, no bo on został podniesiony. Tutaj jest koniec. No i co teraz? Halo? A może...
A może nie, bo myślałem, że trzeba przeskoczyć z tej rury poziomej na tą rurę pionową, na ten słup tutaj, ale to chyba tak nie zadziała. Nie, to tak nie zadziała. A, tutaj coś jest, dobra. Tutaj coś jest. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Wychodzi na to, że to tak. Ja tu coś jeszcze gdzieś widziałem z góry, że gdzieś jakiś skarb ci mi się wydawało. Gdzie oni zniknęli? To nie ma sensu. Coś tu się będzie działo. Ja gdzieś tu kurna coś widziałem. Przedtem. Chyba, że to naprawdę mi się tylko wydawało. To było chyba to, a to chyba ten klucz. Dobra, wychodzi na to, że tutaj nic nie ma. Okej, no to trzeba otworzyć te drzwi. Halo? A, czyli drzwi tak nie zadziałają. Trzeba otworzyć tą dużą bramę, tak? Czy te małe drzwi? Tą dużą bramę. Okej. Okay. Weź mi pomóż. Już trzymam. Widzicie tu samochód? Bo mi się nie rzucił w oczy. To niemożliwe. Cholera. Na pewno dobry garaż? Tak, z zieloną bramą, na pewno. Nate, nie ma co tu tracić czasu. Podoba mi się ta cholerna walizka. Czekaj, przecież nie mogli zniknąć jak sen, tak? Musi być jakieś wyjaśnienie. Porozglądajmy się chwilę. Musieli to być. Wciąż czuć spaliny. Dobra, są ślady. Ślady opon. Jeszcze mokre od deszczu. Samochód skręcił tutaj. No i tu jest koniec. Okej, tu jest coś. Patrzcie na to. To jakiś mechanizm. No być może. Cztery opony, cztery punkty styczności. Sally, stań tam, dobrze? Słuchajcie, ty tu, ty tam. Wszyscy na trzy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. No i? To musi być to. Czekaj. Chodzi o światła. Sally, poświeć na ścianę. Tak jak reflektorem. Ja cię przepraszam, abrakadabra. Nate, wiesz, dokąd on może prowadzić? Nie, ale zaraz się przekonamy. Poszukamy wozu, a ty wracaj do vana. Będziemy w kontakcie. Dam znać, jak dojdziemy do celu, dobra? Jeśli nie zabłądzimy. Bądź gotowa na wszystko. Może nam się śpieszyć. Jasne. Chloe to najlepszy kierowca w branży. Coś słyszałem. No ładnie. No ładnie. To jest kurna teraz zagadziocha. Ja pierdziu. Dobra. Dobra. Dobra, słuchajcie, no to żeśmy kawałeczek odkryli, troszkę się powściekałem, ale generalnie jakoś poszło. No kurna fabuła zawiązana bardzo przystojnie, historie takie, że
kurze zapiał, czyli to była ściema. To wszystko była ściema z tym znaczy nie wiem czy wszystko, ale ściemą na pewno było to, że oni zginęli, tak, że zostali zastrzeleni. To kolega by ich nie kropnął. Dobra, tak czy inaczej. Tu sobie zakończymy, bo mamy chwilę spokoju. Tu sobie odcinek zakończymy. I w następnym odcinku podążymy tym tunelem. Ciekawe, dokąd dojdziemy. Zatem, kto ciekawy, tego zapraszam do śledzenia dalszej przygody, kolejnych odcinków. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.